Nasi wygrali, a może raczej rozgromili rycerzy Ni 12-1. Nie ma co za bardzo mówić o tym meczu. Rywale byli w stanie zdobyć tylko honorową bramkę i to przy wyniku 8-0. Nie było mowy o emocjach, dla prezesa miał być to kolejny krok w drodze do obrony tytułu, a jak się później okazało, kolejny krok zrobili za nich rywale. Dzięki wygranej AWL 2 nad przyjaciółmi Tifosek tytuł mistrza pozostał w rękach prezesów. Samo spotkanie pretendentów było emocjonujące. Natrafienie Wiktorowicza w 11 minucie po chwili odpowiedział Pluska, a ostatnie minuty pierwszej połowy wojskowi grali jednego mniej po czerwonej kartce dla Nowaka. W drugiej odsłonie trafiali już tylko żółto-czerwoni i dzięki wygranej w bezpośrednim meczu wciąż mają szansę na zakończenie sezonu ze srebrnymi medalami. MPK Wrocław dość szybko nadało swoje warunki graczom AWL 2 i po bramkach Majchrowicza i Wolnego prowadzili już po 6 minutach. Do przerwy jeszcze podwyższyli i mimo że stracili jednego gola, nie dali sobie odebrać inicjatywy. Tylko przez minutę wynik był na styku, ale zimną krew zachowali gracze MPK. Rezultat meczu na 5-3 ustalił w ostatniej minucie Falkiewicz. Mecz Green Tree Nokia, czyli starcie ekip walczących o tytuł pierwszej ligi, miał być hitem, ale rozczarował. Może emocji nie brakowało, ale fajerwerków piłkarskich też. Już od 7 minuty Green musiał radzić sobie bez bramkarza wykluczonego z gry po czerwonej kartce, a Nokia wyszła na prowadzenie po rzucie karnym. Ataki zielono-białych przyniosły skutek dopiero w 35 minucie i od tej pory mieliśmy klasyczny niski pressing, znany z meczu Polska-Japonia. ZKS prowadził z Leroy Merlin tylko przez 2 minuty, by już do przerwy dostawać 1-3. W drugiej odsłonie obraz gry się nie zmienił. Leroy konsekwentnie czekał na swoje okazje z kontry. Dzięki wygranej utrzymał się w walce o medal, a ZKS przez porażkę się nie utrzymał w pierwszej lidze.